Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować naprawdę bardzo szybką i bardzo smaczną surówkę z kiszonej kapusty. Oczywiście damy tam kilka dodatków. Z kiszonej kapusty możemy robić naprawdę wiele, wiele surówek na wiele różnych sposobów. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden z moich ulubionych sposobów. Jeszcze Wam tego nie pokazywałem na moim kanale. A tak przy okazji zapraszam na mój kanał, bo jest tam playlista surówki, sałatki. Naprawdę wiele ciekawych propozycji. A teraz zabieramy się do pracy i zaczynamy. No to zaczynamy, a zaczniemy od kiszonej kapusty. Tutaj mam 500 gram kapusty i ja już kapustę sobie odcisnąłem, ale kapusty nie pukałem. Jeżeli chcecie, kapusta jest dla Was zbyt kwaśna, możecie sobie ją delikatnie przepłukać zimną wodą. Oczywiście to już w zależności od Waszego upodobania. I teraz co z tą kapustą zrobię? Kapustę musimy sobie dość drobno pokroić. Ja najpierw sobie przekroję ją kilka razy w jedną stronę i za chwilę przekroję ją sobie w drugą stronę i zaraz Wam powiem, co będziemy dodawać do tej właśnie kapustki. Kapustka, proszę bardzo, pokrojona. I teraz od razu jak kapustkę będę wkładał do miski, starajmy się ją tak trochę rozszarpać. Ja ją dopiero co wyciągnąłem ze słoika, mocno zbita, tak żeby nam później to było dużo, dużo łatwiej wymieszać. Kapustka pokrojona. Odstawiam sobie na bok. Teraz tutaj mam połówkę pora, część biała i część zielona. Przekroję sobie jeszcze tą część białą wzdłuż i zieloną tak samo, tak żeby tutaj były naprawdę takie mniejsze kawałki. I teraz dość cienko tutaj to pokroimy na takie malutkie właśnie wężyki. Zaraz Wam pokażę. Na takie właśnie małe, można powiedzieć, wężyki. Kończę tutaj krojenie pora i chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli por jest dla Was za bardzo ostry, na przykład w surówce surowy, możecie sobie go sparzyć. Tak jak teraz w tej postaci, wystarczy, że wrzucicie sobie go na wrzątek na dosłownie 20-30 sekund i będzie idealny. Pora mogę już tutaj dodać. No to mamy kapustę, mamy pora. Co teraz dodamy? No oczywiście nie może tutaj zabraknąć szczypiorku. Szczypiorku za dużo nie mam. Takie 5 sztuk, proszę zobaczyć, można powiedzieć już z taką cebulką dymką, ale ona jeszcze za bardzo nie urosła. Zresztą to już nie jest z mojego ogrodu, wiadomo, mamy teraz okres zimowy, więc takiej cebulki w ogrodzie nie mam. To będę sobie kroił w takie malutkie kółeczka, już Wam pokazuję. Nie będziemy tego wzdłuż przekrawać, tylko w takie właśnie cieniutkie prążki. Taki właśnie sposób będziemy kroić. Przy okazji chciałbym Was zaprosić na mój kanał. Jest playlista z surówkami, jest playlista ze śledziami. W ostatnim odcinku właśnie robiłem pyszne śledzie. Możecie sobie odszukać na moim kanale. Oczywiście w tym filmie w opisie będzie opis całego tego odcinka. I oczywiście udostępnię Wam kilka linków do podobnych filmów z surówkami, z playlistami. Także zapraszam do śledzenia. Szczypiorek mam już, można powiedzieć, skrojony. Też go już tutaj zaraz dodam do surówki. Szczypiorek dodany i ostatni składnik, czyli ostatnie warzywo, jakie tutaj dodamy. Pół cebulki. Pół cebulki w zupełności wystarczy. Możecie nawet dać tutaj cebulkę czerwoną. Ja dzisiaj dam tutaj białą cebulkę. Surówka nie jest tylko dla mnie. Czerwona cebula jest ostrzejsza od białej cebuli, więc musiałbym ją sobie delikatnie sparzyć. A nie mam czasu na takie rzeczy, bo muszę surówkę jak najszybciej zrobić. Także ścieram tutaj pół białej cebulki. Cebulka starta. I co teraz zrobimy? Sól. Oczywiście każdy daje według swojego uznania. Pamiętajmy, kapusta jest już słonawa, więc na tej soli tutaj naprawdę dam troszeczkę. Ale pieprzu możemy dać tutaj już jak najbardziej. Dużo więcej. Oczywiście w zależności od tego, czy jemy sami, czy lubimy ten pieprz, czy nie. Jeszcze troszeczkę wsypiemy. I teraz najważniejsza przyprawa. Co kapusta kiszona lubi? Kminek, ale ja tutaj kminek dam w ziarnach. Proszę zobaczyć, takim kminkiem tutaj to posypię. Jeszcze troszeczkę. I teraz polewam to wszystko olejem bazyliowym. Możecie użyć olej lniany, jakiś inny olej, który na przykład bardzo lubicie. No ja często używam właśnie olej bazyliowy. I teraz
Muszę to wszystko dobrze wymieszać. No myślę, że samo przygotowanie tej surówki to jest maksymalnie 5 minut, a surówka naprawdę bardzo smaczna. Nie przekonacie się, jeżeli jej nie zrobicie. Ja już kończę mieszanie i zaraz zaprezentuję Wam, jak ona rewelacyjnie wygląda. No i proszę Państwa, suróweczka ukończona. Bardzo smaczna, przed chwilą ją posmakowałem. Jest po prostu rewelacyjna. Musicie koniecznie wypróbować tą wersję właśnie surówki z kapusty kiszonej. A robiłem ją dokładnie chyba w 5 minut i 30 sekund. A myślę, że jakbym tak dużo nie mówił, to jeszcze szybciej pewnie bym ją zrobił. Zapraszam jeszcze raz na mój kanał. Oczywiście surówka z kapusty kiszonej będzie wracała często na mój kanał, bo możemy ją robić w wielu wersjach i możemy ją robić oczywiście też z owocami, co już niedługo Wam zaprezentuję. A już teraz chciałbym Was zaprosić na mój kolejny odcinek, czyli w niedzielę, bo w niedzielę będzie coś naprawdę bardzo, bardzo smacznego. Zapraszam, łapka do góry, subskrypcja, dzwoneczek, powiadomię Was o moich kolejnych filmach i oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jak Wam smakowała suróweczka. Do zobaczenia, cześć!